Która w Polsce jest ograniczeniem w wzroście gospodarczym w tym sensie, że przez sto kilkadziesiąt lat Polska nie miała własnego kapitalizmu. Myśmy się spóźnili do kapitalizmu, nie mieliśmy żadnej kultury wytwarzania rzeczy, mieliśmy kulturę przeżycia. I to elementem przeżycia była przechowanie kultury. Dlatego to jest trochę taki zazębiające się koło. Ale problem nie jest z tym, co spowodowało. Problem jest w tym, że my nie umiemy się przygotować do tego, że rozwój technologiczny świata wymaga tego, żeby w podziale pracy uczestniczyli wszyscy. Żeby nikt się, że tak powiem, nie obijał i nie woził na czyimś grzbiecie. A my to w Polsce bardzo lubimy. Poza tym popełniamy duży błąd. Strasznie byśmy chcieli, żeby coś w Polsce było produkowane. Prawda? Teraz jest, o ile wiem, program reindustrializacji Polski. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Wyprodukować wszystko można wszędzie. Problem jest, gdzie wymyśleć. A żeby wymyślać, to trzeba mieć pewną, właśnie tą inną kulturę. Tą taką kulturę, którą my czasem nawet pogardzamy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych dzieci się uczy, że powinny coś robić. Uczy się, że zarabianie pieniędzy nie jest czymś brzydkim, że praca jest czymś, co jest normalnym w życiu ludzkim, a nie jakimś takim koszmarnym, nie wiem, obowiązkiem narzuconym nie wiadomo przez kogo. I dlatego młodzi Amerykanie, jak mają dobry pomysł, to zakładają firmę, zarabiają pieniądze i albo na tym okropnym rynku giną, no i co? I zaczynają na nowo.